Za oknami szaro, zaledwie świta. Mama Krysi wybiera się do pracy. Dziś idzie na ranną zmianę, ale za 2 tygodnie będzie pracowała w nocy. Wtedy, kiedy Krysia i jej kot Szary długo i smacznie śpią. Na zegarze dopiero 12 minut po 5. Mama Krysi pracuje w zakładzie od wielu lat. Kiedy stawiała pierwsze kroki w zawodzie włókniarki, Krysi jeszcze nie było na świecie. Teraz, kiedy już się wiele nauczyła, pracuje na tkalni. Jest tkaczką. Ale ciocia Urszula, która też jest włókniarką, pracuje jako przątka. Wyrabia przędzę, z której na krosnach tkackich powstaną różnobarwne tkaniny. Wśród huku krosien pani Barbara, która właśnie kończy nocną zmianę i przekazuje warsztaty mamie Krysi, musi mówić bardzo głośno, żeby ta mogła ją usłyszeć. Tkaczki pracują na 16 krosnach ustawionych w 2 rzędy. W każdym rzędzie 8 krosien. Rozpoczyna się nowa zmiana. Trzeba nastawić liczniki, które odmierzą ilość zrobionej tkaniny. Mama Krysi przeplata przez nitki osnowy kawałek czerwonej przędzy. Zaznacza początek swojej pracy. Po uruchomieniu maszyn pilnie uważa, aby krosna były w ciągłym ruchu. Jeżeli coś jest nie tak, jak być powinno, krosno automatycznie zatrzymuje się. Elektryczny czujnik daje znak, zapala się czerwone światło. Trzeba założyć nową cewkę. Skończył się wątek. Czerwone światło gaśnie. Krosno znów pracuje. Mama Krysi stale na nogach, skupiona i uważna. Wciąż chodzi między krosnami. W ciągu dnia pracy przemierza około 20 kilometrów. 20 kilometrów to bardzo dużo. Przez 4 dni można by dojść z Krakowa do Katowic. Przerwa. Czas na posiłek i krótki odpoczynek.
Tym razem poplątały się nici osnowy. Osnowa to nitki biegnące wzdłuż tkaniny. Wątek przeplata nitki osnowy i tak powstaje tkanina. Tkalni sprawdza wykonaną pracę, a gdy trzeba, pomaga i doradza. Zbliża się koniec zmiany. Trzeba uporządkować miejsce pracy. Dziś mama Krysi wyprodukowała 1500 metrów wzorzystych, barwnych tkanin. Można by z nich uszyć aż 1000 sukienek dla Krysi i jej koleżanek. Osiem godzin na nogach. Jak przyjemnie usiąść w tramwaju. Dzień dobry, mamusiu. Zobacz, dostałam piątkę za wypracowanie o tobie. Zaczyna się tak. Moja mama jest włókniarką.